my! Uważam, że ta bramka to jest tylko i wyłącznie konsekwencja gry całego zespołu i bardzo się cieszę, że udało mi się akurat strzelić, ale na wielkie brawa zasługuje cały zespół, bo ten mecz był cholernie ciężki i naprawdę zostawiliśmy kawał zdrowia, przynajmniej ja tak czuję po sobie i chwała chłopakom i chwała za to zwycięstwo. Ciężki mecz. Na wyjeździe wygrany i to jest najważniejsze, może się będę powtarzał, ale najważniejsze dla nas są punkty. Przyjechaliśmy tu, mieliśmy jasny cel wygrać, nieważne jak, mamy już określony jakiś styl i no widać, że te dwa mecze były podobne, broniliśmy dzielnie swoje bramki i udało się też strzelić, także fajnie, ta praca, którą wykonujemy, idzie w dobrym kierunku. Widać też jakieś dotknięcie trenera Michniewicza. Jedna tylko zmiana dzisiaj w składzie Pogoni. Sił nie zabrakło. Widać, że bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz. No nie zabrakło. Sił na pewno byliśmy zmęczeni, bo prawie całe spotkanie się gdzieś tam broniliśmy. Musieliśmy wracać za linię piłki i walczyć z tyłu z wysokimi napastnikami. Także no, dużo roboty, ale czasami jest ciężko kogoś wprowadzić w takim momencie, gdzie gra jest gorąca, wynik jest gdzieś tam na równi i pewnie stąd brak zmian. Tak jak powiedziałem przed meczem, głupcem byłbym, jakbym nie wierzył w tą ósemkę i zrobiliśmy duży krok, ale jeszcze większy będzie, jak wygramy z Zabrzem i do tego będziemy zmierzać, bo nie po to teraz dwa mecze się wypruliśmy, żeby trzecim zagrać byle jak. Na pewno będziemy chcieli zagrać o trzy punkty i iść.